poprzednim filmiku wyjaśniłem, o co się chodzi, o co się podrywa. Podrywa się po to, przypominam, żeby przez chwilę poczuć się jak Bóg, jak Stwórca. Ale jak to zrobić? Tu się nasuwa od razu pytanie, jak to zrobić, żeby ta niewiasta patrzyła przez kilka godzin z zachwytem, z podziwem i żeby była przekonana, że spotkała właśnie to, czego szukała. I nie tylko to, czego szukała, ale również tego, który jest lepszy od księcia z bajeczek z dzieciństwa. I teraz, drodzy panowie, ja wiem, że to może wydawać się na początku dość trudne, mimo że to wydaje się takie proste. A proste to jest dlatego, że najważniejszą rzeczą to jest zainteresować się kobietą. Jak idziesz na randkę, spotykasz tę kobietę, to po pierwsze interesujesz się nią. To jest po pierwsze primo, a po pierwsze sekundo, to jest zachwycasz się nią. Czyli zachwycasz się kobietą i się nią interesujesz. Interesujesz się nią, czyli jej duszą, tym, co ona lubi, tym, o czym ona marzy, tym, czego pragnie. Interesujesz się tak, jakbyś rzeczywiście potrzebował to do jakichś innych celów niż tylko do poderwania. Czyli na przykład, jak się interesujesz, jakie lubi kwiatki, to tak jakbyś w zanadrzu, w podtekście przekazywał taką chęć, że ty chcesz takie kwiatki kupić, jak tylko się pojawią w kwieciarni. To nie znaczy, że ty chcesz takie kwiatki kupić swojej dziewczynie. Nie, 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 odwrotnie, odwrotnie. Jak usłyszysz, że ona lubi bzy, na przykład, to nie znaczy, że ona ci zdradziła największą tajemnicę, jakie kwiaty lubią kobiety. To znaczy, że ta konkretna kobieta lubi konkretnie takie kwiaty. I w tym momencie, jak usłyszysz, że bzy, to się zachwycasz. Boże, jaka ty jesteś wyjątkowa. Jeszcze nie spotkałem kobiety, która jako pierwsza wymieniła bzy. Wszystko jedno, co wymieniła jako pierwsze. Jak wymieniła jako pierwsze czerwone róże, no może trudno jest się zachwycić, ale możesz też się zachwycić. No, możesz spróbować, no. I do czego dążę? Dążę do tego, żebyś młody człowieku, przyszły kandydacie na mężczyznę, zrozumiał, że to jest ta zasada wdzięczności, że jak dajesz kobiecie zainteresowanie, to to samo od niej dostaniesz. Jeżeli dajesz kobiecie zachwyt, to też od niej ten zachwyt dostaniesz. Ja tylko patrzysz na kobietę, jakbyś widział pierwszą kobietę, jakbyś dopiero wyszedł po 10 latach z więzienia, gdzie przebywałeś tylko wśród facetów. Patrzysz na nią z zachwytem i interesujesz się jej duszą. W każdym razie udajesz to w taki sposób, żeby ona nie zauważyła, że co innego cię bardziej w tym momencie zajmuje lub że jakaś inna cię zajmuje. W tym momencie dla ciebie ma zniknąć cały świat. Mają zniknąć wszystkie inne kobiety dookoła i nie zastanawiasz się w tym momencie, że jeżeli tej się nie da poderwać, to za którą się drugą obejrzę? Nie, nie, nie. W tym momencie albo ta, albo żadna. Z tym przekazem idziesz do kobiety i twoje szanse wzrastają 20-kroć, albo i 30-kroć, albo nawet 40-kroć, niż wtedy, kiedy rozglądasz się jednocześnie za innymi. I dlatego, młody człowieku, druga najważniejsza zasada w podrywaniu,
to jest zainteresować się kobietą, patrzeć jej głęboko w oczy i zapamiętywać co trzecie słowo z tego, co powiedziała. Czyli jak kwiaty, to bzy i masz wiedzieć jeszcze w jakim kolorze. Na przykład niebieskie. I to zapamiętujesz, nie znaczy, że od razu kupujesz. Następnego dnia przychodzisz ze zwykłą, najtańszą czerwoną różą i mówisz, niestety nie było niebieskich bzów. Ale mówisz, że nie było niebieskich bzów, bo ona pamięta każde słowo, które ci powiedziała. Natomiast ty jedyne, co pamiętasz, to, że miała prześliczne niebieskie oczy.